Zbrodnie przyszłości. Uwaga, jeśli w ogóle myślisz o tym, czy iść na ten film, no to trzeba wiedzieć, że to nie jest taki normalny film. Ogólnie to trochę mnie wkurzył ten film. Powiedzmy sobie szczerze, jest powolny, jest nudny, jest nudnawy, jest dziwny. No i co? A z drugiej strony wciągnął mnie klimatem, atmosferą, taką tajemniczą. Lubię właśnie coś takiego w kinie. Muzyczka, kawałek takiej muzyczki jest fajny, chociaż rzadko jest puszczany, więc... Uwaga! Ludzie po prostu wstają i wychodzą z tego filmu. Ten film jest bardzo wymagający. Ten film to nie jest normalny film. Jeśli chodzi o jedzenie, seks, sen, ból, wszystko jest, można powiedzieć, inaczej, jest dziwne. Tylko pytanie, czy to ma jakiś sens? Czy to ma głębszy sens? No. Jeśli ty będziesz tą osobą, która właśnie tam znajdzie ten większy, głębszy sens, żeby nie zwracać w sumie o co chodzi, to świetnie. W każdym razie pamiętaj, bardzo, bardzo, bardzo wszystko to jest, ale może dziwnie, a dziwnie to bardzo będzie ciekawie. No niekoniecznie. To, że coś jest dziwne, że może nie jest tak jak naturalnie, to nie wiem, czy będzie ciekawie. Mówię, że ludzie po prostu wychodzili z tego filmu. Więc tyle, no jakby nic więcej nie można powiedzieć, bo tam jakby no niby jest jakaś fabuła, ale nie spodziewajmy się, są jakieś ruiny, szczątki, zgliszcza jakiejś fabuły, tym bardziej, że fabuła, no jakby też jakby nie oczekujmy klasycznej puenty, nie oczekujmy nic po tym filmie, ale taka atmosferka takiej tajemniczości jest fajna. No i mówię, i ta muzyka, i to wszystko. Tak ogólnie to chciałem dać 0, ale w sumie mógłbym dać 1, ale w sumie to film poza klasyfikacją, bo po prostu tak, o, tu fajnie widać. Więc to wszystko, Zbrodnie przeszłości, The Crimes of Future, trochę jakichś greckich twórców, greckie jakieś elementy. Więc przygotuj się, jeśli naprawdę chcesz iść na ten film, przygotuj się na tego się nie da opisać, bo ten film to po prostu trzeba, jeśli w ogóle chcielibyśmy dotrwać do końca, to potrzeba włączyć jakiś inny tryb przetwarzania rzeczywistości. Powodzenia!